Dlaczego lubię After Blues? Duet, mój ulubiony. Otóż mniej więcej 10 lat temu też słynny artysta Eric Clapton, pytany w jednym z wywiadów, dlaczego gra bluesa, uśmiechnął się po swojemu, po czym powiedział, bo lubię. Ja myślę, że to jest fantastyczne połączenie muzyczne i ideowe z tym, co robi duet After Blues. Muzyczne, bo niewątpliwie są jakieś tam muzyczne asocjacje między tym, co Waldek i Leszek grają i z tym, co gra Clapton. A także no, jest niewątpliwy związek z tym, że Clapton lubi to, co robi i oni też lubią. I wiem, co mówię. Widziałem, słyszałem, byłem na scenie razem z chłopcami z After Bluesa dziesiątki raz. I oni naprawdę lubią to, co robią. I to jest chyba w ich muzyce najważniejsze. Yeah.
Znam zespół od lat 10, ponad może nawet 10, czyli towarzyszyłem zespołowi przez cały okres tego świetnego jubileuszu. W 1981 roku duet After Blues był kwartetem. No tak, i w zasadzie pozostał kwartetem. To jest strasznie skomplikowane, jednak prawdziwe. Kiedy w 1981 roku przyszło do mnie czterech chłopców i przyniosło mi taśmę z prośbą o przesłuchanie i ewentualne łaskawe zaprezentowanie na antenie radiowej w programie Pierwszy Odcień Bluesa, byli to czterej młodzi, pryszczaci dżentelmeni, którzy dopiero stawiali pierwsze kroki, próbując naśladować a to trochę Claptona, a to trochę Mike'a Bloomfielda, a to trochę jakieś klimaty z Majala, a to z Chicago i tak dalej, i tak dalej. Posłuchałem, kilka nagrań znalazło się na antenie, było bardzo przyjemnie, po czym po roku dowiedziałem się, że kwartet przestał istnieć. Nie przestał natomiast istnieć zespół After Blues. Odszedł perkusista i co wtedy chłopcy wymyślili? Otóż skonstruowali sobie takie instrumenty, które pozwoliły im w dwójkę zastąpić cały zespół. I nie mieli na względzie rzeczy natury ekonomicznej. A skądże znowu? Chcieli być sobą, grać własną muzykę. Leszek Piłat, dzięki temu, że gra jednocześnie na gitarze i na instrumencie perkusyjnym, śpiewa, jest niezłomną, powiedziałbym, dozgonną sekcją rytmiczną, jedyną w swoim rodzaju. Nie ma takiej drugiej na świecie, nikt ich nie rozdzieli. Do tego Waldek, który również gra na perkusji i gitarze, stanowi drugi człon równie nierozerwalnej orkiestry. Dwóch, a zarazem czterech. Gdzie państwo znajdą taką drugą orkiestrę na świecie? Nigdzie.
girl. She can't risk it all up in her. That's my baby funny. She can't. We'll be right back.
jest jak gdyby elementarzem, przez który powinien przejść każdy muzyk. Jak również jest bardzo potrzebny publiczności, o czym się dzisiaj przekonaliśmy, oglądając te tłumy chętnych, którzy chcieli tutaj przyjść na dzisiejszy koncert. After Blues, zespół, o którym dzisiaj mówimy, jest znakomitym zespołem bluesowym. Lots of stories have you told me, girl, but misfortune looks out of your life. Do not play the happy song to me, cause I know you do it well. Don't try to hide your heart. Show Blues jest muzyką żywą i wymagającą prawdziwości w środkach wypowiedzi. Waldek i Leszek są prawdziwi. No, takie jest takie określenie, że to są prawdziwki. I to jest najlepsze, najbardziej serdeczne określenie, jakiego bym w stosunku do nich użył. Nigdy podczas koncertu nie widziałem, żeby byli zmęczeni, żeby to, co robią, wywoływało w nich stres. Owszem, są spięci, jak każdy artysta, który szanuje siebie i szanuje swoją sztukę przed występem, ale kiedy wchodzą na scenę, widać, że są luźni i to, czym żyją, to jest właśnie blues. Nie after, tylko blues. I za to ich lubię, za to ich cenię i za to, myślę, należą im się te słowa z okazji dziesięciolecia.
treat me right. But come in the morning, morning, start to fight. Tell me what's the reason you do the thing you do. I know you don't love me, baby. I know you never do. Tell me what's the reason you keep so freezing me. Tell me what's the reason you keep so freezing me. If you don't want me, girl, put me down and let me be. Skąd na twoich wargach czerwień szminki są? Przecież wiem, że ty nie malujesz ust. Już nie musisz, bacz się mała, śpi słodka są. Lubimy to, co robimy i wydaje mi się, że... Mam zamiar to robić jeszcze chociaż 10 no, tak. lat jeszcze następnie. Tak kiedyś do Waldka mówiłem, jak w 85 roku, kiedy zdobyliśmy tą pierwszą nagrodę na Blues Topie i na Rawie Blues,
to tak chyba powracaliśmy pociągiem wtedy i tak sobie, takie marzenia, czy ja wiem, plany, może niezbyt realne, ale tak sobie właśnie planowaliśmy, żeby na stare lata mieć jakiś samochód taki niezbyt duży, który by nas pomieścił wraz ze sprzętem i po prostu mając po te 60 lat czy po 70 jeździć właśnie z tym bluesem takim w duecie, nie? No, zobaczymy, jak to będzie.